Cześć, witam was wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Plants vs. Zombie. Na początku was przeproszę, bo jestem trochę chory, pewnie słyszycie i no będzie słychać, może czasem kichnę czy coś. Tak to jest. Dzisiaj będziemy robić coś nietypowego, bo nie będziemy grać na multiplayerze, tylko otworzymy sobie kilka, a nawet więcej niż kilka. Klasyczny róż. O, to dla mnie coś. Ubranko teraz dla słonecznika. O, lampa przyzywa. Słodkie pospolite. Powiem wam, że strasznie mało tych skillów wypada, nie? Kapelusz piknikowy dla żołędzia. O, to super fajne. Złoty wysiadacz 1000. Interaktywne nakrycie głowy. Dobra, ostatnie. O, to mi się nie podoba. To powiem wam, no, to nakrycie głowy, ale czemu nie dla roślinki, tylko dla zombie. Tak więc dzisiaj udajemy się do takiej nowej krainy, do centrum miasta. Zatrzymaj disco pułapki, powstrzymaj terror używania 4 puszek lakieru do włosów dziennie. Patrzcie, słoneczne wzgórza w centrum miasta. Zombie łapią rośliny w pułapki. Niektóre zmuszają je do nieustannego tańca. Jeśli wszystkie rośliny padną ofiarami pułapek, mózgi z miasta będą zupełnie bezbronne. Zgłoś się do majora Słodziaka w centrum miasta. I można też za wykonanie tej misji można zdobyć takie oto fajne nagrody. Super są, więc uruchamiamy to i odjeżdżamy do centrum miasta. W ogóle fajnie, że film oglądacie. Widziałem dużo lajków, zostawiacie, dzięki wszystkim za komentarze też. No kręci się, widzę, że was te nowe Plants vs. Zombie bardzo zainteresowały. Słoneczne wzgórza, na pewno będziemy w nie grali bardzo dużo. Popatrzcie, przyleciał samochód, a co, myśmy już tam czekali? Czy tam ktoś, nie, to myśmy byli, no i odleciał samochód, widzicie, zostawili nas na słonecznych wzgórzach. Dzięki dowództwu major Słodziak wrócił bieg wojny. O, znaleźliśmy złotego krasnala, złoty gnom. Gdzieś się chował? Taka złota. Jesteś, cudnie. Potrzebuję kogoś do niebezpiecznej misji i z radością przypiszę ją tobie. Bitwa o sąsiadowo jest jak skok na bardzo głęboką wodę. Zakładaj kostium kąpielowy, bo zaraz wynurzysz się w klubie Old Schoola, dawnym zwanym Frajdolandem, i skopiesz mu tyłek. Medal możemy wygrać i kosiarkę 5000 i tako. Rozpoczynam to zadanie. Disco Draka i czegoś takiego nie było. Znaczy były te misje poboczne, ale nie aż takie. Zobaczycie zaraz, tu jest taka duża mapa, żółto dziobku. Koniec szkolenia, ruszaj do centrum miasta. Zombie imieniem Old School siedzi w swym ekskluzywnym klubie i zastawia w całym mieście disco pułapki. Gdy rośliny w nie wchodzą, zaczynają tańczyć i nie mogą przestać. Jeśli wszyscy damy się uwięzić, zombie bez problemu dobiorą się do mózgów mieszkańców. Potrzebuję twojej pomocy. Obiecuję, że nie poproszę cię o nic, czemu nie możesz sprostać. W ramach pierwszej misji udasz się do ekskluzywnego klubu Old Schoola, powstrzymasz go i uratujesz nas wszystkich. Zgoda? Zgoda. Ach, pierwsza niebezpieczna misja. Poświęcę jej całą stronę w swoim albumie. Pamiętaj też, żeby uwalniać niepotkane rośliny z pułapek. Jesteśmy już. Dobra, tu widzę, że są tu jakieś skrzynie. Można to otworzyć za darmo? Można. O, monety. I teraz... Nie wiem, czy to się potem... Jak tu się mapę włącza? A, my nie mamy chyba jeszcze mapy, dopiero później ją dostaniemy, to jakoś tak jest. Tak czy siak, zaraz zobaczycie, że to jest całe takie miasto. Widzicie, jakie duże miasto? O. Dobra, i teraz tak. O nie. Trzeba tę blisko pułapkę zniszczyć. Aha.
I mamy słonecznika drugiego uwolnionego. Teraz w dwójkę będziemy... No, połącz się ze mną. Idziemy dalej. Trzeba uważać, żeby nas nie pokonali, bo będziemy musieli misję od nowa robić. I tu jestem ciekaw... No, tu byśmy chyba mogli w kilka osób robić tę misję. Jestem 100% pewien. Snapdragona sobie uwolnimy, smoka. I co na przykład tu jest z tyłu? Myślicie, że tu jakiś gnom będzie? Tajny? O, patrzcie, jest na przykład skrzynia, widzicie to? W tym całym mieście są takie różne ukryte skarby. 20 tacos. Nie wiem, po co są tacos, a zaraz się dowiemy pewnie. I lecimy. O, tu chyba gnom w śmietniku. Czy mi się zdaje? Nie, myślałem, że się coś błyszczało. Tylko mi się zdawało. Dobra, idziemy do tego disco clubu. Tu stacja benzynowa. Myślicie, że na stacji coś jest? Jakiś telewizor, bo ja tak, wiecie, szukam, bo ciekawi mnie, co tu można znaleźć. To miasto takie wielkie. Dobra, bo się zgubimy. Idziemy do disco clubu. Zobaczyć, co tam za imprezę zombie zrobiły i kto rozstawia pułapki na roślinę. Okej, znów monetki. Można tu nieźle zarobić, powiem wam. Okej. O, jeszcze nawet żeśmy osiągnęli taco, monety. Fajnie, fajnie. No i co on tu chce? Oprogramowanie prankarzobota pozwala mu wpuszczać tylko fajne zombie. Ewidentnie ani fajne, ani zombie. Sio. No nie, nie jesteśmy ani zombie, ani fajne nie jesteśmy. Moim zdaniem jesteś super. Wróć do bazy, wymyślimy nowy plan. Okej. Tędy chyba nie wrócimy. No zobaczymy, może tędy się da. No pewnie się da, ale lepiej się nie zgubić. Idziemy do bazy. Mówią nam, żeby wrócić do bazy, to wróćmy. O nie, znów tu ten. Znów kogoś mają. Uwolniliśmy tu zombiaka. Kosiarkę w ogóle trzymają. Czemu on we mnie taco rzucił? Widzieliście, co on podniósł chyba taco z ziemi, nie rzucił. I co ja mam zrobić z tą kosiarką? Aha, ona jedzie. Dobra, czyli ta kosiarka może być odpowiedzią na nasze kłopoty, musimy ją osłaniać. Co? Dobra, jedziemy. Jedź, kosiarko. Gdzie ona jedzie? Drogą. No, jak słyszycie, chory jestem. Trochę się rozchorowałem, ale wydaje mi się, że za niedługo będę znów zdrowy. I trochę mi będzie łatwiej nagrywać, bo jak jestem taki chory, to też się trochę zmęczony czuję. Rzuca jakimś. Nie wiem, czy on we mnie rzuca. Czy on we mnie rzuca?
No gdzie ta kosiarka jedzie? Jedź. U, jakiś ogródek, patrzcie, z piratem. O, wracamy do domu. Mamy go, aby nas pokonał. Jedziemy, kosiarko. No jedź. W ogóle jeszcze monetki zostały, trzeba je zabrać. Mamy to. No i co teraz major Słodziak powie? Zadanie wykonane. I co, dostaniemy od razu te wszystkie monety, które nam obiecał? Patrzcie na to, od razu poziom mamy wyższy. Nie bierz tego do siebie, co powiedział tamten bramkarz, dobrze? Bramkarze są dziełem Zitechu. Potrafią myśleć tylko o tym, jakie zombie są fajne. To jak bardzo zombie spodobała się kosiarka, podsunęło mi pomysł, tak głupi, że bramkarzy wystrzeli z kapci. Czas na operację kosiarka, jak się kacz. Żeby dostać się do Old School'a, musimy zrobić z kosiarki najfajniejsze zombie świata. No to co powiesz na odebranie bajer wdzianka modnisiom Old School'a? Musisz tylko zdobyć czapkę, nakrycie głowy barona, błyskotkę Yeti i wąsy kozią brudkę Sensei. A potem przykleję klejem z brokatem bajer wdzianko do kosiarki, żeby przerobić ją na siekacz umysłów. O kurczę. Moi agenci ci pomogą. Porozmawiaj z suchym kukurydzem, martwilistkiem i odpadkowym olkiem. Kukurydz jest niedaleko. Ach, uwielbiam, kiedy przeróbki kończą się eksplozjami. A ja uwielbiam rośliny, które przynoszą tacos, sierżantowy obierce. Możesz nakarmić ludzi i zdobyć fajny sprzęt. Okej. Nie wiem, kim jest sierżant obierka. Ale można mu dać. Okej, umieszczanie znacznika. Użyj kursora, aby umieścić na mapie znacznik. Kompas zaprowadzi cię na miejsce. Pamiętaj, znaczniki są w porządku. Okej. My jesteśmy gdzie? Tu jesteśmy. I tu mamy jakieś wykrzykniki. Najprawdopodobniej to są wykrzykniki, które nam mówią, gdzie mamy iść. O, coś jeszcze? Dobra, idę, już pokonuję. Jest suchy kukurydz, gdzieś tu ma być. O, czekajcie, bo tu jest ktoś. U sierżant Obierka, mną się nie przejmuj, ja tu tylko łapię oddech. Nazywam się sierżant Obierka, ale możesz mówić mi sierżant Obierka. Toczyłem boje w sąsiadowie jeszcze kiedy to miejsce było zaledwie ogrodem pomarańczy. Dzieje się tu dużo więcej niż widać na pierwszy rzut oka, sadzonko. Czy mogę ci tak mówić? No więc, sadzonko, szalony Dave zlecił mi utworzenie elitarnej jednostki Badyl. To skrót od batalionu dywersyjno-liściastego. Są w nim same najdzielniejsze rośliny i mój brat Marek. Dave nalegał. A może ty pomożesz mojej jednostce w jej szalenie trudnych misjach? Pochowani w domach mieszkańcy miasta muszą w końcu coś jeść. Przynieś mi tacos, a w zamian skołuję ci sprzęt. Okej. O, co to daje skrzynię? A, czyli jak ja mu dam tacos, to on mi albo może mi dać pieniądze, albo może mi dawać pamiątkowe płyty, albo mapę mi może odblokowywać. Okej, wszystko rozumiem. Dobra, ale nie mam na niego nic. Okej, następnym razem, sadzonko. Ale myśmy mieli z kukurydzem. Gdzie on jest? Gdzieś tu miał być. Może tu gdzieś jest.
Czekajcie chwilę. Niech ja sobie tu zerknę. O, jest, patrzcie, kaktus. Kapral jakiś. No ale to czekajcie, jeszcze raz. Aha, oni są najprawdopodobniej... Suchy kukurydz. A, to tutaj jest. Dobra, zaznaczyłem suchego kukurydza nam. To lecimy do suchego kukurydza. O, a tu można sobie... Patrzcie. Tu można sobie poobserwować. Czemu tam się coś na złoto świeci? Patrzcie, można rozwalić całego. A, bo z nich się pieniądze sypią. Dobra. Idziemy do suchego kukurydza. Wiesz, co jest naprawdę czaderskie? Pomaganie innym. Co o tym sądzisz? Baronowa Bonanza. Baron von Nietoperz nie jest zwykłym zombie. To baron. I to... z czadowym nakryciem głowy. Wygnaj barona i strąć mu z głowy ten jego melonik. Nie żeby to był melonik, ale wiesz o co biega. Wiemy o co biega. Rozpoczynamy misję z baronem. Baronowa Bonanza. O, fajnie, fajnie. To ja, kukurydz, i chcę coś powiedzieć. Wiem co jest tak fajne, że nie da się usiedzieć. Co? Musisz w te pędy zdobyć nakrycie głowy barona dla kosiarki? Nie wolisz czegoś bardziej czaderskiego? Koszuli hawajskiej, bojówek albo saszetki? Tylko kapelusz? No cóż. Nie chcesz, żeby kosiarka wyglądała zbyt fajnie, co? Lol. Na szczęście wiem, gdzie możesz znaleźć kapelusz barona. Na jego głowie. Ha, uwielbiam dobre żarty. Ale tak serio, podczas moich patroli często słyszę dźwięki muzyki emo dochodzące z kanałów. Znajdź tam... Pokonaj barona i zdobądź... Zejdź tam, pokonaj barona i zdobądź jego nakrycie głowy. Potem możemy skoczyć, pograć w Zośkę. Dobra. Czyli gdzieś w kanałach słychać barona. Ojej. Idziemy tam zobaczyć, o co chodzi. I co to tutaj? O nie, pułapka. Tylko nie pułapka. O nie. Baron. Muszę coś słabo, nic mu nie robię za bardzo. Nie wiem, czy on się, czy życie przybywa. O nie, co on mi zrobił? Ty, ale tu... Nie, 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 coś stało, przeniósł mnie gdzieś. Rzucił na mnie klątwy. Aktywowałem coś. O, pułapka na zombie chyba. Gdzie ten baron się? Przetrwaj klątwę, dobra. Myślę, że dam radę, bo mi się nie atakuje. A nie, czekajcie, atakuje. Musi ta klątwa minąć. Sekund. Na szczęście te serduszka, które rzucamy, dobrze nas leczą, bo nic nam nie grozi raczej. No ile ja tych serc mogę rzucić? Okej, udało się. Dobra,
Baron coś kombinuje, rozejrzy się za wskazówkami. Okej, 20 tacos, to nie jest wskazówka. O, może tu w szafie. Tak jak mówię, katar mam, muszę coś nosek wytrzeć. Dobra, może w tapczanie coś leży. O nie, patrzcie na to. Impreza w parku. O, zostawiliśmy kasę, rozmknęła. Dobra, musimy się dostać i tą całą imprezę zniszczyć. Dobra, co to za impy z bombami? Łatwo. Przechwyt do starych sprzętów, to jak? Nie wiem, czy ja ją przechwytuję, czy coś dzieje. Z tyłu go leczy jeszcze. Nie. O nie. Musimy uciekać. O tym słonecznikiem powiem wam, to nie tak łatwo jest. Podrzucił nas. O nie, klątwa nietoperzowa. No, przeniósł mnie gdzie indziej i przeklął. Kolejna pułapka na nietoperze, gdzie ona jest? Czekajcie, bo tu mówią o jakiejś pułapce na nietoperze. A tam ona jest, widzę, że mam zaznaczoną teraz. No chyba nie dam rady. Ojeju. A, nie mogę się poleczyć. Kurczę, i co? A, ponowienie zadania. Powiem wam, że tego się nie spodziewałem, że ten... No nie wiedziałem, gdzie ta pułapka. Myślałem, że to trzeba ją gdzieś szukać tu po okolicy. Dobra, lecimy. Na szczęście nie musimy od początku robić. Łapka na nietoperze.
dla tych wybuchowych tu jest. No. Dzieje się. 17 sekund. Mamy to, ale gdzie ten baron się podział? O nie, dotarł do parku. Tylko gdzie ten park jest? Aha, tam, dobra, idę tutaj. Leczę się i lecimy. No dobrze, że ta o Jezu, co to? Dostaliśmy z łuku jakiegoś. Trzeba uciekać. Gdzie są wszystkie śledzie? Czemu mi rośnie? Czemu kukuryc suchy mi nie pomaga? O nie, jakiś czempion. Dobra, pokonaliśmy go. Możemy wchodzić. O nie, impreza już trwa. Co się teraz będzie działo? Impreza. Zombie. Właśnie, wydaje mi się, że tego trzeba pokonać jeszcze. Dobra. Gdzie ten baron? Trzeba go po prostu ranić tu. Strzelające zombie, tak? Czegoś takiego nie było. Gdzie on się pojawił? Ale patrzcie, jak go, ale go bije. Pokonam go. To się leczy, trzeba robić. Nie, bo tu jest bot leczący. To dlatego on się leczy. Teraz waliliśmy mu go. Dobra. Ach. Baronie, pokonujemy cię. No.
Ale robi te zęby teraz. Chyba się zdenerwował na nas, że go pokonujemy. Gdzie on jest? Pokonamy go! Coś się go nie da pokonać. Trzeba zebrać życie. Jest! Mamy go, pokonany. Dawaj czapkę. Ale się nam udało. No i co teraz? Baronowa bonanza. No nieźle, no nieźle. Dzwoni telefon. Dobra. To co, wracamy teraz? Kosiarka w czapce. Idziemy zobaczyć, co on na to. Czy coś nam powie? Szybko, pokonaj sługusów. Okej. No więc, moi drodzy, czekają nas jeszcze pokonania kolejnych sługusów. Powiedzcie mi, czy chcecie, żebym nagrywał je też na YouTubie i tutaj te przygody z tej mapy dodatkowej. Myślę, że to może być fajne, bo to są, no nie gramy przeciwko innym graczom, ale naprawdę są, wiecie, są misje jakieś. Wydaje mi się, że ciekawe są te misje. Napiszcie w komentarzach, jeśli wam się podoba odcinek. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek kliknijcie, jak chcecie mieć powiadomienia zawsze o nowych. Ja mam nadzieję, że w następnym odcinku będę już chociaż troszeczkę bardziej zdrowy. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku z Plants vs. Zombie, bo będzie ich jeszcze dużo. Cześć.